Na program zaprasza www.kultura.tarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Koncerty, spektakle, spotkania. Tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kultura.tarnów.pl polecamy następujące wydarzenia. Już w najbliższy piątek na płycie Tarnowskiego Rynku zagości Polska Orkiestra Muzyki Filmowej. Zaprezentowane zostaną utwory pochodzące ze ścieżek dźwiękowych arcydzieł polskiej i światowej kinematografii. Nie zabraknie muzyki z takich hitów jak Titanic, Star Wars, Piraci z Karaibów czy Władca Pierścieni. 5 sierpnia ponownie Tarnów znowu zacznie tętnić filmowym życiem. Tym razem będzie to koncert muzyki filmowej. Muzyka filmowa, która zazwyczaj zawsze jest tłem dla obrazu, tym razem wyjdzie na pierwszy plan. Na Tarnowskim Rynku gościć będzie Polska Orkiestra Muzyki Filmowej. Duża orkiestra, blisko 50-osobowa, pod przewodnictwem i dyrekcją księdza Przemysława Pasternaka, znanego tutaj w Tarnowie z różnych projektów. Ta orkiestra wykona najpiękniejsze tematy muzyki filmowej, m.in. z filmu Titanic, Piraci z Karaibów czy Władca Pierścieni, a więc tarnowianie, goście spędzający w Tarnowie wakacje będą mogli uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu. Bardzo barwnym, wspaniała muzyka, specjalnie dla słuchaczy, będzie ustawionych ponad 500 krzeseł, do tego oczywiście myślę, że znacznie więcej tarnowian będzie się mogło pomieścić na płycie Tarnowskiego Rynku. Gorąco zapraszamy. Początek koncertu o godzinie 20. Orkiestra wystąpi pod batutą księdza Przemysława Pasternaka. W sobotę trzeci wieczór z wakacyjnym kinem w Parku Sanguszków. Będzie to tym razem wieczór pod znakiem filmów familijnych. Wieczór familijny, tutaj skierowany dla całych rodzin, dlatego też wcześniej odbędzie się piknik. Piknik od godziny 16, piknik Grapark. Natomiast filmy, jakie zostaną wyświetlone, to Pocahontas, a raczej bajki, czyli Pocahontas i Jak wytresować smoka. Grapark rozpocznie się o godzinie 16. Pierwszy film widzowie zobaczą o godzinie 20.30. Już jutro początek 11. edycji Był sobie Blues. W tym roku odbędą się 3 koncerty plenerowe na Tarnowskim Rynku oraz dodatkowo 3 koncerty w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury. W pierwszy piątek o 20.00 wystąpi Gypsy and the King w piwnicach TCK-u. W sobotę na Tarnowskim Rynku zaprezentuje się Pocieszyński Blues oraz Maciej Lipina z utworami ze spektaklu Skazany na bluesa. Początek tego koncertu o godzinie 19.00. Przed nami kolejny piątek ze sztuką uliczną na Wałowej. W wakacyjne piątki najpopularniejsza ulica w Tarnowie zapełnia się kuglarzami, karykaturzystami czy żywymi rzeźbami. A co ważne, każdy, kto chce, może zaprezentować swoją twórczość. Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na wystawę Przenikanie, która jest efektem trwającego niemal rok projektu polsko-izraelskiego. W ramach tego projektu młodzież z 5 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie współpracowała z uczniami Harel High School. Prezentując archiwalne zdjęcia społeczności żydowskiej Tarnowa na tyle zdjęć wykonanych współcześnie w tych samych miejscach, uczniowie 5 Liceum wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Izraela chcą przywrócić pamięć o niemal połowie mieszkańców miasta, którzy mieszkali w Tarnowie przed II wojną światową i w czasie okupacji. Wystawa będzie czynna do 30 września. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kultura-tarnów.pl.